Hej, rozpoczynamy kolejną serię na moim kanale, tym razem z gry The Dark Eye Memoria. Jest to przygodówka point and click stworzona przez studio The Delic Entertainment, no i wypuszczona na rynek w 2013 roku, ma także polską wersję językową. No i co ciekawe, była możliwość, aby ta gra ukazała się u nas w edycji kolekcjonerskiej. Warunkiem postawionym przez polskiego wydawcę, dystrybutora, było zebranie 100 zamówień przedpremierowych. Ruszyła taka specjalna strona internetowa. Ja też nagrałem film namawiający do zamówień tej gry. No niestety, zamiast 100, co najmniej 100 zamówień, tylko chyba około 20 osób się zgłosiło. No i nici wyszły z tej edycji kolekcjonerskiej. Na szczęście w takim malutkim pudełeczku wyszła jednak ta gra w języku polskim. No i bardzo fajnie, że tak się stało, bo ja bardzo, bardzo ten tytuł sobie cenię. Jest to kontynuacja gry The Dark Eye Klątwa Wron. Co ciekawe, Klątwa Wron miała angielski podtytuł Chains of Satinav, czyli Łańcuchy Satinava. Polski dystrybutor zdecydował się na przełożenie w trochę dziwny sposób tytułu. Zdaje się, że CDPPL było dystrybutorem Klątwy Wron, Memorię natomiast wydał AFAN, także zupełnie inna firma, inny dystrybutor. Jeśli chodzi o Klątwę Wron, to ona mi się również bardzo podobała, niemniej nie miała takich charyzmatycznych, charakternych bohaterów. Kierowaliśmy Geronem oraz również ważną postacią była tam Nuri. Nie będę zdradzał szczegółów, bo mam nadzieję, że ci, którzy jeszcze nie zapoznali się z Klątwą Wron, nie grali samodzielnie, bądź nie oglądali mojego let's playa, czy też choćby let's playa Niezapominajki, no to nadrobią zaległości. Polecam serdecznie samemu spróbować. Nie jest to gra bardzo trudna, nie jest to też gra szczególnie łatwa, ale taka przygodówka w sam raz, myślę, dla kogoś, kto chce spróbować poznać fajną historię, takie mroczne fantazy, no ale jednocześnie trochę wytężyć swoje szare komórki, nie do przesady, no ale jednak zagrać w prawdziwą, porządną przygodówkę. Memorię uważam za grę jeszcze lepszą, jest to w sumie jedna z moich ulubionych przygodówek, zwłaszcza tych z tych stworzonych po 2010 roku. Kawał dobrej gry, już z takimi bardziej charyzmatycznymi bohaterami, dwutorową narracją. No i o reszcie się przekonacie, myślę, w trakcie przechodzenia let's playa. Także bez zbędnych tutaj opowiastek zacznijmy rozgrywkę. By the gods, this is a good start. Where did these people set up their tent? If there's nothing around the next bend, I'm turning around. Poznajcie Gerona, głównego bohatera Chains of Satina w pierwszej części, no a tutaj jednego z głównych bohaterów na pewno. Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie do gry? Tak. Kliknij miejsce w lesie, aby tam pójść. Wziąłem samouczek, żebyśmy się zapoznali wszyscy, przypomnieli sobie, jak się gra w przygodówki. Piękna grafika, tła to był zawsze mocny punkt studia The Delic. Gorzej z animacjami, bo widzimy choćby po tej animacji chodu, że trochę tak wygląda nie najlepiej. Finally. Hey you, little girl. Giacomo Nauta sent me. I'm here about the riddle. Do you speak Goretti? I'm a friend. Giacomo told you I would come. He spoke of the hero of Andergast, a strong, courageous and clever man. Not someone I could slice open from head to foot in a blink of an eye. I am the hero of Andergast. Can you do magic? Heal things with fairy magic? The way the hero healed the dreams of an Andergastrian was magic? It wasn't quite like that, but yes, I can repair things magically. Then prove it. This before me is the flying fortress Kashal Ri. I recreated it from my dreams. But no matter what I do, it keeps tipping over. Use your magic to make it stand up.
And I'll let you see my father. Piece of cake. No proszę, z jakim lekceważeniem ta dziewczynka do nas podchodzi. Czy Geron nie wygląda na superbohatera? W końcu, jak wiemy, z klątwy Wron, no naprawdę przysłużył się uratowaniu tego świata. Kliknij fortecę z patyków, aby ją postawić. Klikając ją prawym przyciskiem myszy, możesz się jej przyjrzeć. A small fortress made of sticks. It keeps tipping over. Use your magic to make it stand up, and I'll let you see my father. Spróbujmy zatem. I to jest ta wartość dodana w memorii, także w The Dark Eye, w klątwie Wron, ale też w wielu grach Dedalica. Mianowicie jakieś dodatkowe mechaniki poza zwykłym akwipunkiem, który też jest tutaj taki stylizowany fajnie. No to mamy tutaj specjalne umiejętności, czy też magię, jakieś tam zaklęcia. Tutaj w tym przypadku na razie mamy do czynienia z jednym napraw zniszcz. No i to jest takie fajne uzupełnienie do zagadek ekwipunkowych. Taki rodzaj drugiego mniejszego ekwipunku, który się przydaje i w fajny sposób uzupełnia nie tylko warstwę rozgrywkową, ale i fabularną. Watch and learn. Learn that you have a big mouth? The fortress isn't broken, it's just badly made. Don't make excuses. Use your magic to make it stand up, and I'll let you see my father. Tak. Jeśli chodzi o gry Dedalic, no to spójrzcie. Tutaj The Dark Eye i Memoria i Chains of Satina mamy właśnie zaklęcia. Podobnie było zresztą w grze, którą niedawno pokazywałem na kanale The Night of the Rabbit. Tam można było też się przełączać pomiędzy dniem a nocą. Anna's Quest to telekineza, The Whispered World, zmiana form spota. Także trochę tego było. Dobra. No magic necessary here. Geron dysponuje zaklęciem, które potrafi niszczyć lub naprawiać delikatne i kruche przedmioty. Przesuń wskaźnik myszy na dolną krawędź ekranu, aby wyświetlić ekwipunek. Następnie kliknij magiczną kulę znajdującą się na jego lewym brzegu. Dobra, czyli to, co już zrobiliśmy, tak? The fortress isn't broken, it's just badly made. Use your magic to make it stand up, and I'll let you see my father. Forteca z patyków nie jest jedynym interesującym obiektem na tej polanie. Aby wyświetlić wszystkie aktywne miejsca, wciśnij spację, czyli tradycyjny wyświetlacz hotspotów. Rozejrzyj się i zbadaj swoje otoczenie. Może znajdziesz coś, co pomoże ci w naprawieniu drewnianej fortecy. W porządku, mamy sztylet. All right, I have my own knife. Co jeszcze ciekawego? Skrzynia. Od teraz w twoim ekwipunku znajduje się butelka. Przedmioty mogą być używane na innych przedmiotach lub na aktywnych miejscach na ekranie. Przesuń wskaźnik myszki na dolną krawędź ekranu, aby otworzyć ekwipunek i użyj jednego przedmiotu na drugim. Możesz również użyć kółka myszy, by przejrzeć swoje przedmioty i zaklęcia. Tutaj każdy, kto już grał w jakieś przygodówki, powinien sobie bez problemu poradzić. Nie ma tutaj nic szczególnie trudnego. Użyjmy tej naszej specjalnej umiejętności na butelce. What are you doing? Don't worry, I just want to try something. Jeśli utkniesz podczas gry, kliknij małą ikonę książki znajdującą się na prawej krawędzi ekwipunku, czyli jakiś system podpowiedzi. Od tej chwili rozpoczynasz samodzielną grę. Badaj otoczenie, podnoś wszystko, co wpadnie w twoje ręce i rozmawiaj z ludźmi, których spotkasz. Wszystko może stanowić podpowiedź i nie zapominaj o swoich zaklęciach. Ach, pomyśleć, że w grach jeszcze 20 czy 30 lat temu mielibyśmy jakieś samouczki i wyświetlacze hotspotów. No, może tam czasem się pojawiały, ale rzadko. Oh. May I go in now? Papa, there's someone here claiming to be a hero. Send him in. If you truly are the hero, then you're a bit boring. You remind me more of a stupid, grumpy peasant. I'm a bird catcher, and I no longer care what others think of me. I rescued a fairy, and I freed a kingdom. I don't have to prove anything to anyone. All right, go in. But watch your back, I'm right behind you. Ale tatuś dobrych manier jej nie nauczył. How nice. Come, sit. Sit. Are you Fahi? Yes, sit down.
Did you find this place all right? Yeah. I was told that you sell a spell that can permanently change a person's form. A person's? Or an animal's? But everything in its time. Tea? Ciekawe. Zmienia formę zwierzęcia i to może być już nawiązanie do zakończenia The Dark Eye Chains of Satina, ponieważ tam przecież mieliśmy Nuri, która no, musiała się zmienić w kruka, albo raczej musiała jakby połączyć się z jego ciałem, przenieść się do jego ciała. No, oczywiście napijemy się herbaty, dlaczego nie? All right. Ah, a man of taste. That's good. Andergast is cold, is it not? It's all right, but about that spell. Of course. You understand that permanent physical transformation is a formidable power. It demands a great deal of courage to request such power. I have my reasons. I know. Giacomo told me as much. You know my price. Giacomo said something about a riddle. Correct. You like riddles, Geron, don't you? No i tutaj jest możliwość zakończenia gry już na samym starcie. Jeśli ktoś powie, że nie lubi zagadek, bo mu się nie podobają, to będziemy mieli game over, bo nasz rozmówca uzna, że nie jesteśmy godni tego zaklęcia. Rozczarujemy go. No i to jest taka sprytna sztuczka ze strony autorów, bo jeśli ktoś nie lubi zagadek, no to nie ma po co grać w przygodówkę, tak? No i może już w tej chwili odejść od komputera. Ale my odpowiemy, że lubimy. No, jakbym ja mógł odpowiedzieć, że nie lubię zagadek, wy byście musieli mnie tutaj wyprosić z tego kanału i przejąć ten kanał. Przygodówkowy kanał. Of course I like riddles. I wouldn't be here otherwise. Excellent. I knew I could count on you. You'll carry it with you for a while, twist it and turn it in your mind, and perhaps even despair briefly. But when you finally solve it, the reward will be much sweeter. Where did you get this riddle anyway? For more than 3 moons, my daughter and I have both had the same dream every night. It's even more wondrous that this dream tells a true story, a memory from a time 450 years ago. When our world faced its greatest battle. I will now tell you the beginning of the dream. You don't need to know more. And then the riddle. If you can solve it, you'll receive the power to restore your beloved. And if not? Garon, you are the hero of Andergast. Of course you'll solve it. So, are you ready? Tak, ta małpka przypomina mi... Przypomniała mi w tej chwili Przyjaciół i pierwszy sezon, może jeszcze chyba drugi, kiedy właśnie podobne stworzonko miał Ross. Dobrze, jesteśmy gotowi, pewnie. I'm ready. Good. The dream begins, as I said, 450 years ago, in an ancient vault far beneath my home city of Fazar. The powers of darkness threaten the land, and the great and decisive battle is imminent. When one night, a group of heroes enters the tomb of an ancient Mogul mage.
Rozdział pierwszy. Prepare yourselves. I shall open the burial chamber now. Are we all here? All here, for crying out loud. It could have been worse. Sure, we could have lost the mute Varkina too, or the dainty princess who can't fight. Calm yourself, Shabib. You're not the only one whose nerves are frayed. Oh, I'm so sorry. Did the princess have to see a little blood? Did it break her tender heart? Yes, crack. Now you'll have to endure me without one. Princess Zadia, Alric, we must stick together. The legendary mask of Malachar lies within this burial chamber. If we succeed in bringing it to the Holy Army in the Rashtulian Wall, the battle against the demons will be mere child's play. If we succeed, and these walls don't swallow us up first. I'm working as fast as I can. I can't find the lock. Give me a moment. It has to be here somewhere. No tak, i teraz kierujemy Sadią. To jest druga bohaterka grywalna po Geronie. No i Sadii w pierwszej części nie było, no ale to zostało już wyjaśnione fabularnie. To jest sen i historia jednocześnie rozgrywająca się 450 lat wcześniej, przed Geronem. No i to będzie jeden z torów narracyjnych, jeden z wątków. Miejmy nadzieję, że połączą się one w sensowny sposób, że to, co tutaj widzimy, będzie miało znaczenie. Znów, ładna, klimatyczna grafika, bardzo umiejętnie tutaj jest, autorzy stosują grę światłem. No i wszystko jest tutaj ładne. Akurat Memoria, myślę, że będzie grą po wielu przygodówkach, które krytykowałem na kanale ostatnio. To będzie gra, o której będę się wypowiadał w większości elementów będę chwalił. W samych superlatywach będę o nich mówił. Dobra, możemy się tutaj rozejrzeć albo też porozmawiać z poszczególnymi osobami. Mage? Princess? Why exactly did you choose us as companions? Who are you talking about in particular? No bo tak, mamy jakąś maskę zdobyć, która ma nam ułatwić wojnę też z demonami, bo mamy tu do czynienia z jakimiś złymi mocami. No ale to jest gra fantasy, tutaj magia też ma swoje miejsce. Can that mercenary over there do anything other than hit things and yell? That's more than you can do, Poppet. Alric keeps the monsters at bay. He's a good man. Will Rachvan really accompany us to the end? Yes. As soon as we're finished here, he'll lead us through the Rashtulian Wall to the Holy Army. He grew up in those mountains. He knows the way better than any other. You do know that Varkina's an outcast, don't you? Even his own people fear him. We have no other choice. We need him. Bardzo fajna muzyka też przygrywa. Podoba mi się, klimatyczna. How did a mage like you come to lead a group such as this? I wanted to join the army in Punin. When a nobleman from Fazar told me about the mask, the rest was a question of money and determination. What was Harun's role? He was your personal bodyguard. He was supposed to protect you. Which he did, right up until the end. I am sorry about him. He knew the risks. The important thing is that you're still alive. Did you specifically look for a princess? No. I sent for a Ptolemied scholar. But those are hard to find in these bloody days. Only a few are able to defend themselves and not fall victim to the marauding bands currently battling for dominance in Fazar. The streets of Fazar have always been a screaming nightmare. And thus, it's an even greater miracle that you survived there for so long. You're the outcast heiress of a toppled ruler. I would not have bet my ducats on you. Czyli dziedziczka władcy, niestety obalonego. Ale jednak królewska krew płynie w żyłach naszej bohaterki. Enough of that. What do we do next? We force our way into the burial chamber of the Mughal and steal the mask of Malachar. Then we take it over the peaks of the Rashtulian Wall to the Holy Army before they march into battle. And there we triumph or perish miserably. The future of this world is in our hands. How deep are we? Only the gods know. Fazar was built up layer by layer on the ruins of older dynasties. Beneath that lay vaults as ancient as the land itself. This burial chamber, for example,
was erected 2,000 years ago by the last living Mughal mage, Malakar. It is said he was a grand master of elemental and transformation magic. He could bend ore and earth to his will with the snap of his fingers. These halls were his greatest and last piece of work. Are you sure that the mask waits behind these walls? Yes, quite sure. No one knows where the Mughal Malakar obtained the mask, or if he even created it himself. But he was so obsessed with it and its power that he ultimately took it with him to his grave. It's also said that he never succeeded in awakening its true power while he lived. What does it do? They say that the wearer of the mask can turn any lost battle, indeed any defeat and any loss at all, into an enduring victory. Ach, historia niczym, nie wiem, czy z Harry'ego Pottera, ale coś znanego, znany motyw. Czyli przedmiot magiczny, który daje jego właścicielowi nieskończoną, niezwyciężoną moc. Why is it called the Holy Army? The Holy Army is an army of clerics. Only with the holy might of the gods, so it is believed, can we withstand the attacking hordes of demons. You said the army is advancing over the Rashtulian Mountains. Why such a difficult route? Most of the passes are guarded by the legions of evil. In addition, there's a magical place across the peaks of the Rashtulian Wall where they hope to forge a final, crucial alliance. We'll join the army there. How could it come to this? An invasion of evil in our age? There are always dark times, Princess. But what exactly brought them about no longer matters. The only important thing is that we're prepared to fight. The greatest heroes of our age have gathered to fight the decisive battle in the Gorian Desert. And to go down in history forever. If we win. A fajny ma głos ten taki pan, który tu stoi. I taki trochę kpiący ton, że wszystko kwestionuje. Ale polubiłem tę postać. Aren't you starting to get tired of prattling? He's right. We have to continue. Do you have no more questions? What's the problem? The lock is hidden. I can't find it. Some sort of secret mechanism. Perhaps an objectum disapparatic. Whatever it may be, you have to open it. Are you sure you don't need help? No. The lock is most certainly hidden by magic. Only I can find it. No dobra. Skoro tylko ty, no to może czekajmy na efekty. Now to get the key into the lock. And then the door will be open. Where do you see a lock? The door is covered in filth. What does a princess know about filth? Enough to know that it can be washed off. No to może... That's good news for you, isn't it? What are you trying to say? Shh! Silence, please! I need quiet. Ale widać, że spotkały tutaj się osoby z charakterem i wysokim ego. Wszystkie trzy, nie wiem jak jest z tym... panem, który stoi trochę na uboczu. What did you call me before? Shabib. That's Tulamidia for little boy. Without me, you'd be long dead. Please, no quarrels. She started it. No to jeszcze ostatni pan do rozmowy. Why did the Furkina people cast you out? None of your business. True. Your past is your problem alone. All that counts is that you lead us safely through the mountains to the army. I just want my money and soon. Podoba mi się bohaterka. Ma fajną prezencję, oryginalny wygląd, taki długi warkocz zwisający do pasa, także no, fajna postać. I zarówno jeśli chodzi o wygląd, styl, jak i ogólnie osobowość, od razu widać, że no nie da sobie w kaszę dmuchać. There are grooves here. Letters? Can you read them? No, they're just grooves, nothing more. I'm not touching that. It looks sticky and poisonous. I feel a throbbing, and they're warm, like a sick heart. Stay down. You don't talk much, do you? Correct. No dobra, ten pan nie chce z nami ewidentnie rozmawiać. You have a
death wish. You saw what kind of creatures are running around out there. If this is what the princesses in this country are like, I would hate to see the kings. Don't worry, you won't. The last caliph of Fazar was skinned alive 5 moons ago. Was he a tyrant? Yes, like every ruler in this city. Besides... What? Did you see the tattoo on her arm? I believe it's the mark of Malachar. She's a direct descendant. We brought the great-great-great-great-granddaughter of an accursed Mughal mage monster into his burial chamber. Are you out of your mind? She's a good person, trust me, and we'll soon need her. To ciekawe, ten Malachar, który tam właśnie... Może jego zwłoki się tam znajdują. No to, jak się okazuje, jesteśmy potomkinią właśnie tego osobnika. Can you hear me? I'm sorry about your broken legs. It's very lonesome down here. But one step closer and we'll break your neck as well. The legacy of these hands held me prisoner my whole life. But today, I will finally free myself. Oh, Kasim, you'll regret what you've done to me. Dumna, napuszona, charakterna. Who will see you down here? Who will worship you? Pay homage to you. Very soon, I'll be 1,000 times greater than you ever were. And unlike you, I won't end up in a dark hole. Zobaczymy, czy... to się wszystko ziści, te słowa. You remind me of the palace guards I once knew. But unlike them, you were against me from the beginning and didn't stab me in the back later. Thanks, I suppose. Trzeba doceniać prawdziwych wrogów, którzy są wrogami od początku do końca, bo przynajmniej są w tym szczerzy i konsekwentni. Ci, którzy niegdyś byli przyjaciółmi albo starali się uchodzić za takich, a zdradzili nas, ci są znacznie, znacznie gorsi. Bastard. It's hanging just out of reach. Ale zebraliśmy sztylet. Widzimy też właśnie ten tatuaż, o którym była mowa. A naprawdę fajnie się prezentuje bohaterka, jeśli chodzi o wygląd postaci, to ogólnie dobrze tutaj wypada gra na samym początku. A wiele przygodówek, tak jak ma ładne tła, tak z projektem postaci jest o wiele gorzej. No tutaj co raczej trudno by było chwalić, to jest animacja postaci. Our rope. If only we had noticed the guardians from the other side. No, just listen to yourself. How pathetic you are. Harun had to die. We all have to be prepared to die. That's the sacrifice we must make in order to rise above our miserable existence. Czyli mimo tej dumy, tego wysokiego ego, są w niej jakieś wyrzuty sumienia, bo zginął jej towarzysz, który miał ją chronić. Absolutely not. That's our only way back. Dobra. Tutaj nasza bohaterka stwierdziła, że drzwi są brudne, a zabrała szczotkę końską, więc może uda się je doczyścić. Stand aside. Under no circumstances should you touch the door. Fine, then you'll have to do it. What do you think you're doing? There is no hidden mechanism. The door is just filthy. Brush it off and you'll find your lock. Hmm? Step back. The 6 legs open the 6 locks.
by all 12 gods! This is going so well. Relax. I know you just want to help, but I can manage. We'll have to glue it. Bez nas sobie na pewno nie poradzą. Tutaj jest ta lepka maś, więc ona może przykleić to ten brakujący element. There must be another solution. Here, glue the leg with this. It's ready. Do you see the glowing inscription, Ulrich? Ancient Tula Media is a dead language spoken only by a very few, by even fewer, since the spiritual leaders of this city were executed together with their caliph. One must be educated to read this script. Educated, like a child from a noble family. Educated, like the last princess of Fazar. That's the reason we brought you. Now, tell me. What's the answer to the riddle on the chamber? The gods be with me. What? What do you read? I can't tell you. It would change too much. This is why we brought her? I don't understand. Princess? To im powiedziała. Princess, where are you? By the 12, it's dark. I'm over here. Ow! Watch out for the beetle key when you leave. It's lying on the ground along with the door. If it breaks, we'll be locked in here. What's that smell? Ulrich, don't come in. There's gas in the air. Shine the torch carefully through the door, but stay outside. And no magic! Astral energy could trigger a trap. Be careful where you set foot, Princess. Difficult without light. If you know a way to make light without fire or magic, then tell me. No, spróbujmy tutaj sprowadzić światło. Jest jakiś promień. I can't get it open any farther with my hands. And even if I could, the light wouldn't be enough to illuminate the whole chamber. I have to make light some other way. Szczelina, to światło skądś wpada tutaj. There's a small crack in the wall somewhere. Ow! I cut my hand. The hook is now covered in my blood. Dobra, to może jakiś opatrunek zróbmy. That's not a good sac. To nie jest odpowiednia ofiara. That should be enough. Ale w porządku. Lśniący srebrny talerz to może będzie odpowiednia ofiara. By the... Is that it? Yes. Yes, that's it. The Mask of Malachar. With that, we will win the battle against the demons once and for all. Bayal, a guardian. Guard the door. If the beetle key is damaged, we'll be locked in here. Come on then, Yella. Kill me. My life isn't worth much anyway. Weakling. Czyli Mac chyba jakoś tego strażnika, tylko gdzie jest Mac? A, Mac leży tutaj. Udało mu się pokonać strażnika, ale sam chyba nie przetrwał, nie przeżył. There's nothing here. Anywhere. Znów ciemno wszędzie. Trzeba by jakoś... And since the attacker stepped on the beetle, the exit is now locked tight.
Trzeba by było jakoś rozjaśnić komnatę. Trochę światła by nie zaszkodziło. No nie, 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 nie to, tylko bandaż nasączony alkoholem. The bandage is now soaked with blood. Teraz zawiesimy tutaj kadzielnicę i właśnie włożymy bandaż. Czy kadzidło zapali? No nie. Trzeba sprawić, by się rozżarzyło. Na szczęście oczy płonęły. Oh, welcome, What was that? Who are you? What are you doing in my head? Hello? You must touch me if you want to hear me, Charizard. No proszę. Kolejna postać, ale tej postaci nie widać. Czy to jest przedmiot, który mówi? I fajna muzyka w tym momencie, taki ważny moment dla fabuły, jakiś moment przełomowy i weszła muzyka taka tajemnicza. Are you a demon? To be honest, Charizard, I have no idea. I can't remember. All at once, I was here, in the dark, chained fast, countless centuries ago. You're lying. Not at all. I've seen the rise and fall of every mote of dust in this chamber. It's only my own story that I don't know. Why do I hear you in my head? That comes from your blood, which you sacrificed to me. I've made a pact with a demon? Forgive me. I should have warned you beforehand. Open that door. You can do that, can't you? I'm afraid not. No. Then what can you do? I can light the braziers and extinguish them, and I can give orders to the guardians. Okej, okay, strażnicy to są właśnie ci, te takie posągi. Jeden z nich niestety tutaj wlazł niedawno i mieliśmy nieprzyjemność go poznać bliżej. Chyba Mac stracił przez to życie. Awaken the guardians and order them to tear down the gate. But then you'll run away and leave me behind. Many millennia will pass before another princess stumbles into the cave. You know who I am? Yes, I heard your talk outside the burial chamber. What would you say to another pact? I'll help you get out of the burial chamber, and you'll take me with you. Princess and court magician, mistress and servant, together we'll conquer the world. Deal. What? Really? Who would be stupid enough to free a frightening creature like me so carelessly? I take what I can get. You frighten me. Podoba mi się dubbing tej postaci. Też taki trochę charyzmatyczny, tajemniczy mocno. Od razu widać, że to jest tajemnicza postać, mimo że no, nie jest człowiekiem. Light the torches. Let us do that together, Charizard. Turn your bright eyes upon the darkness and concentrate. As long as you're touching me, you can speak to me, but you can also cast my spell. I tutaj pojawia się pierwsze zaklęcie. Pierwsze dotyczące tej postaci. Ciemność. Behold the glories of my master's final resting place. By my ancestors. You're beautiful. So we have an agreement? Yes, 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 we do. Good. You're stuck. I have been hanging here for a very long time, after all. You'll need to loosen the bracket and pull me toward the sky with a strong jerk. Oh, you remember the sky? The sky. Freedom. The sparks and sounds of language. Some things one never forgets. Trzeba jakoś uwolnić laskę. No niestety Mac został przygnieciony. Uratował nas, bo pokonał strażnika. Unieszkodliwił go, no ale sam też pożegnał się z życiem. The guardian's limbs have mercilessly crushed him.
Dobrze. Spróbujmy coś zrobić z tym łańcuchem. At one end the magic staff, at the other a heavy metal ball. Now what? Where does it go? That might work. If the ball wouldn't pull the staff into the abyss with it. No i teraz ten posąg powinien zatrzymać, uchronić laskę przed spadnięciem w głąb dziury. There, I freed you. Now what? Now? I finally have legs, and I'm no longer alone. I meant, how do we get out of here? We don't. Nobody can escape these walls. But you said... Oh, Shahrazad, this is the darkest hole, the likes of which the world has never known. Here, even nothingness means nothing at all. Not even the promise a piece of wood makes to one who is doomed. But let's be friends nonetheless. We could play with the light, or awaken the guardian, or... Even if you will not, I will abide by our agreement. I'll find a way out of here, and if you help me, I'll take you with me. Sarisad? And stop calling me butterfly. I'm not a butterfly, and we're not friends. From now on, you'll do what I say. What if I won't? Then I'll toss you into an even deeper hole, where absolutely no one will ever find you again. As you command, mistress. You're too kind, mistress. No i tak, i teraz już mamy na stałe, przynajmniej jeśli nosimy laskę ze sobą, a nosimy w ekwipunku, to zaklęcie, które będziemy mogli używać, aktywuj, dezaktywuj, czy deaktywuj. Ono dotyczy magicznych przedmiotów i strażników, także nie na wszystkim będziemy mogli użyć tego zaklęcia. No i przed chwilą narodziła się fajna relacja. Relacja laski z Sadią. No i ta laska wprowadza też sporo humoru, sporo takiego luzu. No i relacja generalnie tych dwóch postaci, jednej ludzkiej, drugiej nieludzkiej. A może to też jest coś zaklęte w laskę, tak? No to jest jeden z mocniejszych elementów gry. Mac, może byśmy jakoś pozbyli się tych szczątków? Ksz, move! He's still holding the mask. And Harun's dagger. You're still alive? Take the mask away from here. Calm yourself. Gather your strength. Mistress, don't you see? He's as good as dead. Have you no pity? Do you? Where should I take the mask? To Draconia. To the prince. To the prince? What prince? Galved? Are you still there? He lies bleeding on the ground, and you pepper him with questions. You truly have no pity, do you? I do, but pity would not have changed anything. It would have made you more human. Says a talking staff. No i teraz trzeba się będzie stąd jakoś wydostać. Tylko jak? Hey! Help! I'm locked in here! Help! Rahwan! If you're still alive, show yourself! The Fakina doesn't seem to like you much, princess. He's probably dead. Or he abandoned you. Hey! I'm locked in here! All I see are lurking shadows. For anything else, I need light. No właśnie. Czy możemy tutaj użyć tego zaklęcia? Make light. Direct my spell at a magical source of fire, and your wish shall be my command. I don't see one. That's because there aren't any here. No to może zgaśmy światło dla odmiany, bo tutaj coś migało. There was a crack of light here somewhere.
No właśnie, ale teraz jej nie widzimy. Let there be eternal darkness. Eternal darkness. You can turn them on again any time. Mistress, I know I'm no poet, but please, leave my flowery language alone. No i to jest to, o czym mówię. Fajne są te ich przekomarzanki. It's so quiet. I can hear my own heart beating. For now. Ale widzimy szczelinę. Jest promień światła. I can't get it open any farther with my hands. No i strażnik, którymi może kierować właśnie laska przy pomocy zaklęć. Wake him. What did he do, mistress? Give up. The wall is too... Give up. The wall is too thick. Give up. The wall is too thick. Jeszcze raz spróbuję. Give up. The wall is too thick. A tu powinno być jakieś osiągnięcie, ale może je już kiedyś zdobyłem. Jeśli chyba 7 razy się uderzy. Nie pamiętam, bo grałem po raz pierwszy dawno temu, w 2000. Kiedy gra wychodziła w języku polskim, to testowałem polską wersję dla dystrybutora, więc wtedy już grałem i nie pamiętam zupełnie, czy te osiągnięcia zdobywałem, czy nie. Później w trakcie Let's Playa w 2016 roku. I can't reach it. Ale strażnik dosięgnie. Wake him. What did he do, mistress? No i wracamy. Zapalamy światło. Let there be light. A grand burial chamber just for you. We'll see about that. No, oby nie, bo tutaj pożywienia to za dużo nie ma. Jest tylko mag. I przedmioty, także no. Nie bardzo byłoby się czym zaspokoić w tym miejscu. Kilka dni może by przeżyła, ale... Chyba, że jakieś źródło picia by znalazła. No ma tylko alkohol, ale na ile on wystarczy. O! I can't reach it. I'm afraid the leg is just out of his reach. Okej, okay, mamy blisko nogę Skarabeusza. I still can't reach it. Ale wciąż za daleko. Staff, make the arm grab the leg and throw it up to me. Do you know how strong these guardians are? It would be crushed as soon as the arm grabs it. Think of something else. It's holding on tight. Now what? Staff, make the arm grab the leg and throw it up to me. Do you know how strong these guardians are? It would be crushed as soon as the arm grabs it. Think of something else. Co? Czemu nie może podnieść jeszcze raz? Staff, make the arm grab the leg and throw it up to me. Do you know how strong these guardians are? It would be crushed as soon as the arm grabs it. Think of... Zmiażdżyłby. Dobra, okej. Okay. No to musimy w jakiś inny sposób ją podnieść. The staff is just long enough. I'll take that as a compliment. But in its current form, it's totally useless as a scoop. To połączmy ją z bandażem. What are you doing? I can't see a thing. I'm wrapping the bandage around your horns. Whatever for? You'll find out eventually. Once was enough. Użyjemy jej jako wędki. Got it. Do I have to tell you how humiliating that was? No.
I'm perfectly aware. No tak, i tutaj mamy już nogę Skarabeusza. It's sticky now. W dodatku lepką nogę Skarabeusza. No i kolejny ciekawy motyw, czyli pozbycie się jednego z tych wiązań, które nam pozwalają otworzyć te drzwi. Na początku Mac tutaj otworzył wszystkie, czyli te, powiedzmy, ile ich jest, 6 wiązań udało mu się otworzyć, natomiast teraz wszystkie się zamknęły. I tylko z jednym wiązaniem udało nam się rozprawić, stąd dziura. I hate this door. Chyba za mała, żeby się tutaj przecisnąć. It's too narrow to climb through. Dokładnie. Więc musimy dalej kombinować. O, nie dziura, tylko łańcuch. Jeśli tutaj... wrzucimy to... Być może będzie możliwość, żeby przy pomocy tych strażników tę kulę dalej przetransportować. I to byłaby dobra opcja. Kolejny strażnik. Fajne, podoba mi się to, że właśnie możemy w ten sposób kierować przy pomocy tego zaklęcia innymi postaciami. Trochę kombinowania jest z zagadkami. Order the guardian to pull down the door. Harder. Make him pull harder. He can't. The door is too strong for him. If this one can't do it, then another one will have to. No tu jest drugi. To był pierwszy, tu drugi. Tam jeszcze chyba jest kilku. He's beyond help. Ale w porządku. Przetransportujemy znowu kulę jeszcze dalej. Do kolejnego strażnika. No, princess, that won't do any good. I've had eons to try and pull down these walls and I haven't succeeded. Why should a girl achieve so much more in a short time than I did in a millennia? Właśnie powiedział eons, czyli eony. To taka trochę lovecraftowska terminologia. Dobra, mamy kolejnego strażnika, więc spróbujemy zrobić to samo. I'm too far away. Ale on jest za daleko, więc... The Colossus is also a guardian, right? Wake him! Sherizad, are you really sure? I said, wake him! As you wish. That alone did nothing. Aha, może musimy najpierw... I'm afraid my spell only works on magic torches in the guardians. Podnieść metalową kulę. Take the chain. It's too small. He can't grasp it. So large and yet so disappointing. Okay, no to inaczej. To niech ten mniejszy strażnik chwyci kulę. Awaken! Accept it finally and give up. The guardians are much too weak. A teraz ten duży strażnik niech chwyci. That probably isn't magical enough. Niech chwyci mniejszego strażnika. Take the guardian and pull. What was that? I tore open a door through pure force of will. No, you laughed like a young girl. Hey! You? You're still alive? I waited. You could have helped me. You have the mask. Where's my money? Our employer is dead. You'll get your money if you help me get out of here and take me through the mountains to Draconia. Wait. Stop. I'll pay you. You? You forget. I'm a princess. What do you have?
O, wiele rzeczy cennych. You will have this silver platter in payment. Silver is not enough. As the daughter of the Caliph, I possess wealth beyond your imagining. The Caliph is dead. The palace plundered. I was there. If you take me safely to our destination, you'll receive my most precious possession. My Almandin. It's worth more than anything else you'll ever hold in your hands. Huh. Good. Draconia for the ruby. Deal. He'll make a poor servant to you. At least I know what to make of him. May I ask you something else? Because I don't understand you. Why are you doing all this? You're rich, beautiful. You have power. What else do you want to achieve? I want to go to war, and I need a weapon. But why? To win the battle, to be immortalized in history. 1,000 years from now, people will tell tales of my deeds and whisper my name in awe. Sadia al-Kabir, the greatest heroine the world has ever seen. To dopiero ambicje. Sadia al-Kabir? Never heard of her. Neither you nor anyone else. The poor girl has been utterly forgotten. How does the story continue? With the help of the Frakina, Sadia took the mask over the Rashtulian wall to Draconia. She joined the troops there and went to battle. But those are all unimportant details. Don't concern yourself with them. Only one thing matters, the riddle I shall now tell you, the inscription on the burial chamber. How can the rest of the story not be important? Well, it is important, but not for you. Trust me, in this one case, ignorance is truly a blessing. No, na pewno to nie koniec tej historii dla nas. Na pewno poznamy jej dalszą część. Nic nie dzieje się bez przyczyny, zwłaszcza w takiej grze. No ale tak, ja bardzo polubiłem Sadię i te jej relacje z Laską już na samym początku. No i jestem bardzo ciekaw, jak to się rozwinie. If no one remembers her, how do you know that this woman really existed? I investigated it myself. Malachar's burial chamber really existed, and over 450 years ago, a young woman was seen climbing out of that very tunnel with a fakina and setting out towards the Rashtulian wall. I swear to you, in the name of my father and all my forefathers, Sadia's tale is a true story. Do I understand you correctly? The glowing inscription on the burial chamber, that's the riddle. Quite correct. An archaic inscription written in ancient Talamedia. As an educated Talamede princess, Sadia was the only one who could read it. I created a transcription from my memory, and an old friend translated it for me. It reads, as the stone over the scarab, so rules the scarab over the stone. Enter, if to you the answer is known. If not, then forever your life I'll own. Yuri. I believe Sadia knew the answer, else she would never have entered the chamber. But why didn't she tell the others? Didn't she send them all to their doom that way? I see you paid attention. I give you 3 days to solve the riddle. On the fourth day, I'll move on, whether you know the answer or not. And if I solve it by then? You shall have what you want from me. A spell of the mightiest transformation. A spell which transforms any living being into any form you desire. Deal. I like you, Geron. I'm certain our business will turn out well for both of us. Believe me, I hope so too. Strange fellow. Nuri, I'm back. I think I've found someone who can help you. Nuri? I'm here. What's wrong? My wound opened. My wing is bleeding again. Oh no, were you playing with animals again? You're a raven now. You can't do that anymore. I wasn't playing. It just opened again. It doesn't look too bad. You lie and rest. I'll make a salve for you. Tak, i znów wracamy do domu Gerona.
i do tego fantastycznego klimatu. Taka muzyka, znowu oświetlenie, Nuri w formie kruka. No i w tym miejscu zakończymy odcinek, ponieważ przedłużyłem go do ponad godziny, bo chciałem już wydostać się z tej komnaty i wrócić do Gerona. Chciałem was wprowadzić w tę historię, a zdaję sobie sprawę, że na wprowadzenie trzeba trochę czasu. Ciekaw jestem, jak wam się podobał pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. No i zapewniam was, że no, historia się będzie rozkręcać i będzie naprawdę ciekawa. Zarówno w jednym, jak i w drugim wątku. Także właśnie, bo ciekawa jest też ta kwestia napisu. Skoro Sadia znała, musiała znać odpowiedź też dlatego, nie tylko dlatego, że weszła, ale też poprzez to, co powiedziała, że jeśli im zdradzi, co oznacza ten napis, to może zbyt wiele zmienić. Więc musiała wiedzieć, z czym wiąże się to wejście tam do środka. Mimo wszystko nie chciała ich powstrzymać. Także kryje to w sobie jakąś tajemnicę, bez wątpienia. No i ciekawe, jak to się rozwinie i ciekawe, co będzie miał do zaoferowania nam Geron i jego wątek. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.